Nowenna chorych do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień czwarty. O Pani nasza z Lourdes, przychodzę do Ciebie jako do tej, która nigdy nikomu nie odmówiła swojego miłosierdzia. Pozwól mi nieustannie pamiętać, że jesteś ucieczką grzeszników. Przybądź mi z pomocą, o Maryjo, i uproś mi czystość i świętość duszy i ciała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nasza Pani z Lourdes, módl się za mnie. Boże, żółta róża, symbol dziewictwa, wieczności i duchowej radości, znajdująca się na stopach Najświętszej Dziewicy z Lourdes, z Twojej woli poucza nas, byśmy u Ciebie zawsze szukali ratunku i z radością podążali do wiecznej Ojczyzny. Amen. 23 lutego, siódme widzenie. We wtorek na przybycie Bernadetty oczekiwało około 100 osób. Pani natychmiast się ukazała, a widzowie przez godzinę oglądali Bernadettę w ekstazie. Później wyznała, że Pani powierzyła jej sekret, który był tylko dla niej. Ósme widzenie, 24 lutego. Widzów w grocie było około 300. Tym razem wydawało się, że w przeciwieństwie do poprzednich ekstaz Bernadetta cierpi. Wskazywała na to jej twarz. W pewnym momencie czołgała się po grocie, płakała i w końcu ucałowała ziemię. To wzbudziło ciekawość widzów, którzy domagali się, by im wyjaśniła, co się dzieje. Pokuty, powiedziała Pani, módl się za grzeszników. Ponadto powiedziała jej, by ucałowała ziemię jako znak pokuty za grzeszników. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego w 2011 roku. Często męka i krzyż Jezusa budzą w nas lęk, gdyż zdają się zaprzeczeniem życia. W rzeczywistości jednak jest dokładnie odwrotnie. Krzyż bowiem jest Bożym tak dla ludzkości, najwyższym i najbardziej intensywnym wyrazem Jego miłości i źródłem, z którego wypływa życie wieczne. Z przebitego serca Jezusa wypłynęło życie. Tylko On jest w stanie uwolnić nas od zła i przywrócić Królestwo Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości, do którego wszyscy dążymy, szczególnie wy, drodzy chorzy. Odczuwajcie bliskość tego serca wypełnionego miłością, aby czerpać z niego z wiarą i radość w modlitwie. Módlmy się za chorych, przerażonych swoją chorobą, za buntujących się przeciwko Bogu z powodu cierpienia, które ich spotkało, by zaufali Chrystusowi, który przeszedł przed nami drogę męki i krzyża, i by przytulili się do Jego serca, w
którym znajdą ukojenie, pokój i odwagę, i aby przez cierpienie, życie i wiarę byli Jego świadkami. Maryjo, uzdrowienie chorych i pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie. Okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie przegap kolejnej modlitwy. Subskrybuj, obserwuj. Zapisz się na stronie nowenny.pl. Nabożeństwo zostało przygotowane w oparciu o książkę Lourdes, Wezwanie do pokuty. Wydawnictwo Rosemaria.